Bajka Trzy obłoki, nie tylko dla dzieci, jest dedykowana mojemu ukochanemu synowi. Lubicie oglądać płynące po niebie obłoki, położyć się na gorącym piasku, zielonej trawie czy miękkim mchu i obserwować przesuwające się po niebieskim ekranie niezwykłe opowieści? Mogę godzinami wpatrywać się w mknące rumaki, zabawne niedźwiadki czy groźne smoki. Moja mama twierdzi, że bujam w obłokach. Ale powiedzcie sami, czyż nie jest to ogromna frajda? Muszę wam zdradzić pewną tajemnicę. Wiem, że dorośli w to nie uwierzą, ale do was mam zaufanie. Przytrafiło mi się to na początku ostatnich wakacji. Jak zwykle podczas obowiązkowego, poobiedniego odpoczynku, gdy rodzice czytali czasopisma, a moja starsza siostra Kasia pochłonięta była piłowaniem swoich paznokci, położyłem się na hamaku, żeby jakoś przetrwać tę godzinę bez biegania, skakania, gry w piłkę i tych wszystkich zajęć, które podobno szkodzą na dobre trawienie. Słaby wiaterek bujał mnie delikatnie, a ja obserwowałem białe chmurki przesuwające się nad moją głową. Tego dnia było ich niewiele i powoli zaczynało mi się już nudzić, gdy nagle z nad lasu, po drugiej stronie jeziora, przypłynął, tak dosłownie przypłynął, obłok przypominający jakiś jacht. Miał żagiel lekko łopoczący na wietrze tak, jak przy zmianie halsu. Nagle usłyszałem donośny głos: człowiek za burtą! Nim zdążyłem zorientować się, kto wypowiedział tę komendę, usłyszałem plusk i zobaczyłem koło ratunkowe, które wylądowało tuż obok mnie. Wszystko potoczyło się tak szybko, że nie pamiętam dokładnie, jak znalazłem się na pokładzie jachtu. Pierwsze, co zobaczyłem, to były buty kapitana, zrobione z miękkiej skóry z wytłoczonym słońcem. Leżałem na brzuchu i próbowałem zrozumieć, co się stało. I wtedy usłyszałem znowu ten sam głos. Melduję zakończenie akcji, człowiek za burtą. Zerwałem się na równe nogi. Obok kapitana stał trochę od niego mniejszy mężczyzna w czerwonej czapce z daszkiem, mocno wypłowiałej od słońca. Miał błękitne oczy i całe mnóstwo piegów na twarzy. W ręce trzymał koło ratunkowe. Domyśliłem się, że to on wciągnął mnie na pokład. Jak masz na imię? Zapytał łagodny głosem kapitan. Karol, ledwo wykrztusiłem. Witamy na pokładzie Słonecznego Szlaku, powiedział i delikatnie poklepał mnie po ramieniu. Miał lekko kręcone czarne włosy i ciemne oczy, w których migotały wesołe iskierki. Pozwól, że przedstawię moją załogę. Dopiero teraz zauważyłem, że tuż za kapitanem stoją dwaj, niewiele ode mnie starsi chłopcy. Identycznie ubrani, podobni do siebie jak dwie krople wody. Kastor, odezwał się ten po prawej. Pollux, ten z lewej pierwszy podał mi rękę. O rety, pomyślałem. W jaki sposób można ich odróżnić? Nawet głosy mają takie same. Kapitan jakby czytał w moich myślach. Mamy mały problem z naszymi młodymi żeglarzami. Nie martw się, Karolu, też czasem ich mylę. A to nasz bosman. Wskazał na tego, który trzymał koło. Mars, powiedział i wyciągnął do mnie szeroką dłoń. Poczułem jego mocny uścisk. Uśmiechnął się, mrużąc oczy. Nie śmiałem zapytać kapitana, jak ma na imię. Postanowiłem potem dowiedzieć się od bliźniaków. Kastor, Pollux, oprowadźcie Karola po naszym jachcie. Mars, przejmujesz ster, a ja muszę sprawdzić pogodę na najbliższe godziny. Chciałbym dotrzeć do Syriusza przed zachodem słońca. Kapitan wydał polecenia i zszedł pod pokład. Jeszcze nigdy w życiu nie widziałem takiego jachtu. Chodzenie po pokładzie przypominało stąpanie po śnieżnym puchu. Nie czułem jednak chłodu, mimo że byłem boso. Dziwne było to, że nie zostawiałem żadnych śladów. Chłopcy mieli buty jak kapitan, skórzane z wytłoczonym na kostce słońcem. Podobne znaki były wszędzie. Na żaglach, sterze, burcie po prawej stronie, także na kole ratunkowym. Zeszliśmy pod pokład. To będzie twoja koja, Kastor wskazał coś w rodzaju hamaka, który wyglądał jakby był z chmury. A tu są nasze. Pokazał dwie identyczne, zawieszone tuż obok mojej. Tam śpi kapitan, wyjaśnił Pollux, kierując tajemnicze spojrzenie na drzwi do pomieszczenia na dziobie. Było na nich namalowane słońce. Jak ma na imię kapitan?
odważyłem się spytać chłopców. Zgadnij, odpowiedzieli równocześnie i uśmiechnęli się do siebie. Nim zdążyłem cokolwiek pomyśleć, drzwi od kajuty kapitana otworzyły się i ujrzałem wnętrze rozświetlone tak, że musiałem przymrużyć oczy. Pewnie jesteś ciekawy, jak wygląda moje królestwo. Usłyszałem głos kapitana, który przyjaznym gestem dłoni zaprosił mnie do środka. Castor Pollux, na pokład. Sam pokażę resztę naszemu gościowi. O, nie miałem. Jeszcze nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałem. Wszystko było skąpane w promieniach słońca. Biurko kapitana przypominało tęczę, a wszystkie na nim przedmioty iskrzyły się jak trawa z poranną rosą. Na ścianie nad łóżkiem wisiał księżyc w pełni. Szybko podniosłem głowę do góry. No i pewnie domyślacie się, co ujrzałem. Tak, zgadliście. Ujrzałem nocne niebo pełne mrugających do mnie gwiazd. Podoba ci się mój jacht? Zapytał dumnym, ale jakże ciepłym głosem. Jest wspaniały, ledwo wyszeptałem. Tak byłem przejęty tym wszystkim, że trudno mi było w ogóle z siebie wydobyć jakiekolwiek słowo. Chcesz stanąć za sterem? Kapitan tak mnie zaskoczył tym pytaniem, że kompletnie osłupiałem. Chodź! Delikatnie wziął mnie za rękę i poszliśmy z powrotem na pokład. Castor i Pollux siedzieli przy szotach i robili do siebie śmieszne miny. Mars wydawał komendy i równocześnie nucił coś pod nosem. Kapitan poklepał go po ramieniu. Zmiana wachty. Idź na dziób. Karol teraz trochę pożegluje. Zauważyłem kątem oka, jak Pollux mrugnął do Castora. Mam nadzieję, że nie będą robić jakichś głupich kawałów, pomyślałem, zanim dotknąłem steru. Cała naprzód, wesoło zawołał kapitan. Jacht jakby tylko na to czekał. Żagle ustawiły się jak skrzydła motyla. Dopiero teraz zobaczyłem ich piękny kształt. Mieniły się całą gamą błękitów, a słoneczne znaki błyszczały jak dwoje oczu. Zaraz, zaraz, coś mi to przypomina, pomyślałem. Usilnie próbowałem znaleźć w pamięci taki obraz. Miałem dziwne wrażenie, że bardzo jest mi bliski. Tak bliski, jakbym obcował z nim na co dzień. Ten widok dodawał mi niezwykłego poczucia bezpieczeństwa i odwagi. Nagle jacht gwałtownie przechylił się na prawą burtę. Kurczowo złapałem się steru. Kątem oka zauważyłem, jak Castor przebiegł na lewą stronę i usiadł koło Polluxa. W tym momencie fala zalała pokład, a ja poczułem gwałtowne szarpnięcie i wystrzeliłem jak z procy. Leciałem, leciałem i nie bardzo wiedziałem, czy zaraz wpadnę do wody, czy wyląduję na ziemi, czy... Zanim cokolwiek zdołałem wykombinować, poczułem coś miękkiego pod sobą. Szybko rozejrzałem się wokół i o mało nie spadłem z grzbietu wielbłąda. Za nim mówiłem. Wokół mnie rozciągała się pustynia. Jak okiem sięgnąć tylko piasek i piasek. Chwyciłem się mocno garbu i kompletnie oniemiałem. Siedziałem na obłoku, który wyglądał jak prawdziwy wielbłąd, ale miał konsystencję chmury. Był miękki i puszysty. Wydawało się, jakby unosił się tuż nad rozgrzanym od żaru piaskiem pustyni. Trzymaj się mocno, Karolku. Chcę przyspieszyć kroku, byśmy przed zachodem słońca dotarli do oazy. Zupełnie mnie zatkało. Głos wielbłąda brzmiał jak bosmana z jachtu. Co jest grane? Zdążyłem pomyśleć i nagle zauważyłem wytatuowane na uchu słońce. Zupełnie takie samo, jakie widziałem wcześniej w wielu miejscach na jachcie. Zanim udało mi się pozbierać myśli, na horyzoncie zauważyłem palmy i mnóstwo stojących w ich cieniu, podobnych do mojego wielbłądów. Ale numer! Przebiegło mi przez głowę. Już chciałem o coś zapytać mojego dromadera, gdy nagle usłyszałem: Zsiadaj, kochany! Wielbłąd ugiął przednie nogi i pochylił się do przodu. Zakołysało mną i wylądowałem na piasku. Ku mojemu ogromnemu zdumieniu dotknąłem ciałem czegoś podobnego jak na jachcie, gdy bo składzie. Jak to możliwe, że piasek jest miękki jak puch? Pomyślałem mocno zdumiony. Uniosłem głowę do góry i... No pewnie już wiecie. Tak. Zobaczyłem rozbawione oczy kapitana. Witaj ponownie, Karolu. Usłyszałem jego miły i ciepły głos. Możecie sobie wyobrazić moje wielkie zdziwienie, gdy podbiegli do mnie Castor i Pollux, śmiejąc się do rozpuku. To na pewno wasza sprawka, wycedziłem przez zęby.
wściekły na nich, że tak szybko skończyła się moja przygoda za sterem jachtu. Przybij piątkę! Wykrzyknęli równocześnie. Dopiero teraz zauważyłem, że każdy z nich miał wytatuowane na nadgarstku złote słońce, jednak nieznacznie różniące się między sobą. Pewnie kapitan ich tak oznaczył, szybko pomyślałem. Byli tak rozbawieni, że nie potrafiłem dłużej gniewać się na nich. Chwycili mnie za ręce i pobiegliśmy w kierunku studni. Miałem wrażenie, jakbyśmy unosili się nieco nad piaskiem, a równocześnie czułem pod stopami przyjemne, miękkie podłoże. Czyżbym biegał po chmurach? Przemknęło mi przez głowę. Zauważyłem, że tak, jak poprzednio na jachcie, nie zostawiałem za sobą śladów. Czułem, jak bliźniaki ciągną mnie za ręce, więc przestałem patrzeć pod nogi i uniosłem głowę. I nagle, po prostu nie uwierzycie, ujrzałem przy kołowrotku moją siostrę Kasię. A cóż ona tu robi? Już miałem zapytać chłopców, gdy ona wyciągnęła do mnie rękę i podała mi kubek z wodą. Kompletnie mnie zatkało. Na naczyniu było namalowane słońce, zupełnie takie samo, jak wcześniej widziałem na jachcie. Co to wszystko właściwie znaczy? Tłukło mi się po głowie. Spróbuj, jaka pyszna, usłyszałem głos Kasi. Całkowicie oszołomiony tym wszystkim, posłusznie, jak na młodszego brata przystało, skosztowałem pierwszy łyk. Miałem wrażenie, jakbym pił bitą śmietanę, ale smakowała jak woda. Czy to jest chmura? Przemknęła mi pierwsza myśl. Już chciałem zapytać moją siostrę, czy zanurzyła to wiadro na pewno w tej studni, czy może zaczerpnęła napój gdzieś indziej, gdy niespodziewanie podszedł do mnie kapitan. Podał mi pomarańczową bluzę z dużym słońcem na kapturze i powiedział: zapowiada się zimna noc. Załóż na siebie. Gdy ubrałem się, Kasi nie było już przy studni. Obok mnie stali natomiast Castor i Pollux w identycznych bluzach, takich jak ja dostałem od kapitana. Siadaj z nami, będziemy oglądać zachód słońca, powiedzieli równocześnie i wymienili między sobą porozumiewawcze spojrzenie. Co oni znowu knują? Pomyślałem. Usiedliśmy pod jedną z palm. Na niebie było całe mnóstwo małych chmurek, które jak stado owieczek powoli przesuwały się ze wschodu na zachód. Podświetlone promieniami zachodzącego słońca miały różne odcienie różu, fioletu i czerwieni. Dawno nie widziałem tak bajkowego nieba. Trudno było oderwać oczy od tych ciągle zmieniających się barw. Wybierz sobie jedną z takich chmurek na poduszkę na dzisiejszą noc, powiedział do mnie jeden z bliźniaków. A wy? Zapytałem. Czy też macie takie pod głowami? Mamy o wiele trudniejsze zadanie. Zawsze musimy znaleźć identyczne. Taki rozkaz kapitana. Tobie będzie łatwiej, westchnęli równocześnie. W pierwszym momencie zrobiło mi się ich trochę żal, ale zaraz uświadomiłem sobie, że to nawet dla mnie nie jest wcale takie łatwe zdecydować się, którą wybrać. Wszystkie były takie rozkoszne. Bosman Mars twierdzi, że taki sen jaka poduszka, powiedział Castor. A może to był Pollux? Ciągle miałem jeszcze problem z rozróżnieniem chłopców, a teraz, gdy mieli na sobie bluzy, tatuaże były niewidoczne. Szkoda, że kapitan nie zrobił ich na czołach bliźniaków, pomyślałem. Ciekawy jestem, czy sny też macie takie same, powiedziałem zamyślony. Parsknęli oboje ubawieni moim pytaniem. Przez chwilę krztusili się ze śmiechu, po czym nagle zerwali się równocześnie na nogi i radośnie wykrzyknęli: bingo! W rękach trzymali identyczne, lekko pomarańczowe chmurki. Zagapiłem się. Chciałem porwać taki sam obłoczek, żeby wiedzieć, co im się przyśni. Tymczasem chmurki przybrały już bardziej czerwonawe barwy. Jeszcze przez chwilę zastanawiałem się, którą wybrać, gdy tuż nad głową ujrzałem jedną, nieco większą od pozostałych, o niezwykle puszystych kształtach. Trochę przypominała grubego misia. Zawsze lubiłem spać na dużych poduszkach, więc niewiele się namyślając, wyciągnąłem ku niej rękę i nagle wylądowałem prosto na brzuchu całkiem sporego niedźwiadka. Wszędzie, jak okiem sięgnąć, roztaczała się biel. Musiałem przymrużyć oczy. Czy to Arktyka? Przemknęło mi przez głowę. A może to Grenlandia? Ani jedno, ani drugie, odezwał się polarny miś. Jego głos był identyczny jak bosmana Marsa. Co jest grane? Czy to jest jakiś sen?
Czytasz w moich myślach, czy co? Zawołałem zdziwiony. I dlaczego mówisz takim samym głosem jak bosman na jachcie, czy wielbłąd na pustyni? Tak to już jest z chmurami, mruknął niedźwiedź. I nie wierć się tak strasznie, bo znowu gdzieś spadniesz. A po drugie, strasznie mnie łaskoczesz. Miał niezwykle miękkie futerko, jeśli można nazwać tak to, na czym leżałem. Bardziej przypominało śnieżny puch niż miśka, jednak gdy przytuliłem się mocniej, poczułem niezwykłe ciepło. Zacząłem głaskać go po głowie i wtedy zauważyłem na prawym uchu kolczyk. Oczywiście w kształcie słońca. O co tu chodzi? Zacząłem się zastanawiać, a głośno zapytałem. Gdzie jest kapitan i bliźniaki? Zanim usłyszałem odpowiedź, do moich uszu dobiegł śmiech Kasi. Wyobraźcie sobie moje ogromne zdziwienie, gdy zobaczyłem, jak moja siostra, tuż obok, na śniegu, w najlepsze bawiła się z małym polarnym niedźwiadkiem. Tarzali się, rzucali kulkami, byli tak pochłonięci wojną na śnieżki, że w ogóle nie zwracali na mnie uwagi. Nagle nabrałem ochoty, by dołączyć do nich. Przejechałem ręką po moim misiu i natychmiast dłonie miałem pełne śniegu. Niewiele się namyślając, ulepiłem całkiem sporą kulkę. Jak to było możliwe? Sam nie wiem. Coraz bardziej uświadamiałem sobie, że to, na czym wylądowałem, było bardziej obłokiem niż polarnym niedźwiedziem. Powoli przestawało mnie już dziwić, że wszystko, co mnie otaczało, miało jakiś związek z chmurami. To, po czym stąpałem, to, na czym siedziałem, ten napój na pustyni. Bardziej natomiast zaczęło nurtować mnie pytanie, czy mój miś to tata, czy może mama małego niedźwiadka. Zgłodnieliście? Zapytał mój niedźwiedź, a może niedźwiedzica. Chodźcie, zobaczymy, co dziś dobrego na kolację. Rozejrzałem się i dopiero teraz zobaczyłem w oddali iglo. Nad nim unosił się wątły dym. Pierwszy raz w życiu widziałem na własne oczy, jak wygląda dom Eskimosów. Iskrzył się w promieniach zachodzącego słońca i miał jakby tęczowe ściany. Wiedziałem, że to bryły lodu. Kiedyś tata opowiadał mi, jak będąc małym chłopcem pewnej zimy, sam zrobił w ogródku iglo. Kasia, jak się tu znalazłaś? Zapytałem moją siostrę, która tymczasem chwyciła mnie za rękę i w wesołych podskokach kierowała się w stronę lodowego domku. I rym, cym, cym, i hop, sa, sa, idziemy przez życie w podskokach. Nuciła w ogóle nie zwracając uwagi na moje pytanie. Jak zwykle mnie nie słucha, pomyślałem i w tym momencie z iglo wybiegli ku nam Kastor i Pollux. Pospieszcie się, bo wszystko stygnie, wołali do nas wymachując rękoma. Teraz dopiero poczułem głód, a mój węch podrażniły smakowite zapachy dochodzące z wnętrza lodowego domku. Jakież było moje zdziwienie, gdy weszliśmy do środka i ujrzałem przy niewielkim ognisku moich rodziców. Tata trzymał dwa długie patyki z wbitymi na końcu kiełbaskami. Mama siedziała obok, a przed nią stał kosz pełen ziemniaków. Było ciepło i przytulnie, jak w prawdziwym domu. No, nareszcie jesteście, odezwała się mama. Tata upiekł już dla was kiełbaski, a za chwilę wrzucimy ziemniaki. Wyspałeś się, Karolku? Zapytał, podając mi na patyku dobrze przypieczoną kiełbasę oraz zrobioną nad ogniskiem grzankę. Rozejrzałem się szybko wokół. Było już dawno po zachodzie słońca. Nad jeziorem unosiła się lekka mgiełka, a na niebie pojawiły się pierwsze gwiazdy. Nad lasem ukazał się wschodzący księżyc. Słychać było kumkanie żab. Spojrzałem na wesoło trzaskające czerwono-żółto języki ognia na gałęziach ułożonych w zgrabny stos. Kasia pałaszowała swoją kiełbaskę, mama zawijała w folię aluminiową ziemniaki, a tata dorzucał drwa, by zrobić większy żar. Przetarłem oczy. A więc to był sen, pomyślałem i nagle ujrzałem, że mam na sobie pomarańczową bluzę. Szybko spojrzałem na Kasię. Miała identyczną. Skierowałem wzrok na kaptur. No tak, nie pomyliłem się. Było na nim słońce. Teraz dopiero zauważyłem, że rodzice też są ubrani w takie same bluzy. Chyba mama pierwsza zauważyła moje zdziwione oczy. Podobają ci się nasze polary? Zapytała, przytulając mnie do siebie. Tata stwierdził, że wesoło będzie wyglądała nasza załoga w takich bluzach,
więc kupiliśmy dla nas wszystkich identyczne. Wieczory są czasem chłodne nad jeziorami. Spojrzałem mamie prosto w oczy i zamurowało mnie. W ich błękicie iskrzyły się wesołe iskierki jak dwa słońca. Było w nich tyle ciepła. Ileż razy jej niebieskie oczy dodawały mi otuchy, ileż razy widziałem w nich przyjazny uśmiech. Nagle mnie olśniło. Teraz zrozumiałem, co mi przypominały żagle na jachcie, gdy stałem za sterem i wrażenie, jakie zrobił na mnie ich kolor. A gdzie są Castor i Pollux? Zapytałem, nie odrywając oczu od pełnego empatii spojrzenia mamy. Jeszcze mocniej przytuliła mnie do siebie i wyciągnęła rękę ku rozgwieżdżonemu niebu. Pokazała drogę mleczną, a potem przesunęła palec wskazujący tuż nad horyzont i powiedziała: tu są bliźniaki. A po chwili jakby do siebie dodała: nasz gwiazdozbiór. Przez chwilę oboje przyglądaliśmy się migocącym, podobnym do siebie gwiazdom, po czym mama obróciła mnie i wyszeptała: wielka niedźwiedzica? Albo jak kto woli, wielki wóz. Widzisz? Zaraz obok jest mała niedźwiedzica, zwana też przez niektórych małym wozem. Na końcu dyszla jest gwiazda polarna. A więc tu się schował mój miś, szybko przemknęło mi przez głowę. A z tym małym to Kasia się bawiła, powiedziałem na głos, nie odrywając oczu od nocnego nieba. Karol znowu buja w obłokach, zawołała Kasia, a właściwie to w gwiazdach. Zaczęła tańczyć wokół ogniska i śpiewać. A planety szaleją, szaleją, szaleją i śmieją się, ha, ha, ha. Karol, czy wiesz, że Wenus kręci się w przeciwną stronę niż Mars? Zawołała i obróciła się na pięcie. Teraz w drugim kierunku wirowała wokół ogniska. Gdzie jest Mars? Skierowałem wzrok znowu na te błyszczące dwa słońca w mamy błękitnych oczach. Ta planeta z czerwonym światłem, odpowiedziała i wskazała palcem. Aha, to dlatego Bosman miał czerwoną czapkę, powiedziałem zamyślony. Kasia nagle się zatrzymała i popatrzyła na mnie takim wzrokiem, jakby myślała, że zwariowałem. Mamo, czy on nie dostał udaru słonecznego? Zapytała przerażona. Może za długo bujał się na tym hamaku po obiedzie? Brakuje mi jeszcze tylko kapitana i wielbłąda. Kontynuowałem swoją myśl, nie zwracając uwagi na moją siostrę. I nagle mnie olśniło. Czyżby imię kapitana brzmiało słońce? Jego głos był przecież taki ciepły. To pewnie dlatego wszędzie na jachcie były słoneczne symbole, no i ta jego kajuta, cała skąpana w promieniach. Wszystko zaczynało mi się układać w logiczną całość, gdy niespodziewanie przypomniałem sobie czarne włosy kapitana i jego ciemne oczy. No chyba przyznacie sami. To już nie za bardzo pasowało do słońca. Zaraz, zaraz, ale przecież mój tata ma właśnie takie lekko kręcone włosy. Szybko przemknęło mi przez głowę. Przez chwilę przyglądałem się, jak tata dokłada gałęzie do ogniska. Cała jego postać była w niezwykły sposób podświetlona przez czerwone i żółte płomienie. Na twarzy miał pogodny uśmiech, a oczy błyszczały wesoło. Tylko gdzie jest ten wielbłąd? Powiedziałem na głos, sam zaskoczony tokiem mojego rozumowania. Mamo, jemu naprawdę się coś stało, wykrzyknęła wyraźnie zaniepokojona Kasia. Poszukaj wśród gwiazd, powiedziała mama i spojrzała na mnie tak, jakby doskonale wiedziała, co kłębiło się w moich myślach. Może jakiś układ będzie kojarzył się tobie z dromaderem. W końcu tak kiedyś ludzie, patrząc na nocne niebo, wymyślali nazwy gwiazdozbiorów. Ci, co mieli dużą wyobraźnię, tworzyli całe historie na temat planet i gwiazd. Nocne niebo zawsze ciekawiło ludzi, a księżyc, zmieniający swój kształt, wyznaczał kolejne miesiące. Popatrz, tam na przykład jest żyrafa, niedaleko Castora i Polluxa. Tam jest lew i obok mały lew. Widzisz? Zapytała. A między małą a wielką niedźwiedzicą jest smok. Próbuj. Może gdzieś odkryjesz swojego wielbłąda, powiedziała mama i uśmiechnęła się do mnie w tajemniczy sposób.